Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Xenoliza. Witam was w odcinku 20 naszej serii Zagrajmy w Pokémon White Nuzlocke. Ostatnim razem zniszczyliśmy szmaragdowe krocze Kleja, gym lidera Pokémonów ziemnych. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą podróż przez drogę numer 6 w celu dotarcia do następnego miasta, gdzie mieści się kolejna sala gimnastyczna, tym razem opiekująca się Pokémonami latającymi. Jednak zanim to zrobimy, wejdziemy przez to naprawdę strasznie ukryte przejście do tej małej dolinki za tymi drzewami, gdzie jest Ultra Ball. Kulka o zwiększonej szansie na złapanie Pokémona oczywiście, jeden z najlepszych Pokéboli ever. Ale okej, teraz zanim wyruszymy w dalszą podróż, wróćmy się do Pokémon Center w Driftwell City, ponieważ chcę zakupić parę przedmiotów i mówiąc to mam na myśli Max Ripple albo Super Ripple. Otóż po następnej drodze czai się na nas duża przeszkoda i mówię tutaj o Chertstone Cave, gdzie będziemy musieli się czołgać przez miliony Pokémonów stalowych i elektrycznych, więc żeby ułatwić sobie drogę i przejście, kupię sobie Max Ripple, żeby jakoś odstraszyć te wszystkie poki. No właśnie, trzeba po prostu ładnie pachnieć, w cudzysłowie ładnie. Max Ripple strasznie pachnie, dlatego je od wszystkie odstrasza. Jak widzicie, zmieniła się pora roku, jest już wiosna, nie ma tej paskudnej zimy, a tak naprawdę lubię zimę. Okej, w każdym razie jak widzicie, kolory w tym mieście się zupełnie zmieniły, teraz wszystko jest o wiele żywsze, pomarańczowe, zielone, ładnie po prostu. Jak to mówią, jest już wiosna, żaby się zazieleniły, pszczółki się bzykają i nawet Xenolizard wyruszył na łowy po nowego Pokemona. Zaczekajcie, coś jest nie tak, żaby się zielenią? Okej, wszystko już jest w porządku, więc możemy wyruszyć na łowy po nowego Pokemona, którym będzie Derling, Pokemon normalno-trawiasty, który na poziomie 34 ewoluuje w Pokemona zwanego Savsbuck. Jest to Pokemon sezonowy, który jest niezwykle wrażliwy na nowe trendy w modzie, ponieważ na wiosnę ma różowe pączki, w lato przywdziewa bardzo zielone, stojące liście, na jesień jest ubrany w bardziej opadłe już pomarańczowe listki, a w zimie ma po prostu śnieg. Tak, to jest Pokémon, który zmienia swój wygląd, tak zarówno jak i jego ewolucja, w zależności od pory roku, w której jesteśmy. Teraz jest wiosna, więc Derling jest w większości różowy, jak widzicie. Tak samo jego ewolucja w Savsbuck miałaby różowe rogi. W ogóle to jest taki jelonek, sarna, jak chcecie to nazywać. To jest taki bardzo fajny Pokémon. Jest głównie fizycznym atakerem, ma dość duże HP, dość duży atak i jak pamiętam, grałem nim kiedyś w Pokémon White, jak kiedyś sobie przychodziłem i bardzo dobrze mi nim się grało. Ma Horn Leech, który tak jak inne ataki ssące wysysa HP i w dodatku jest fizyczny. I co jest dość fajne, jest w stanie się nauczyć takich ataków jak chociażby High Jump Kick czy Giga Impact. Ale okej, mniejsza na razie z tym, teraz musimy go nazwać. Otóż następną osobą w liście, żeby zrobić to jakoś po kolei, jest Bombix. To jest imię zaproponowane przez użytkownika Bombix55, więc proszę cię bardzo, wreszcie doczekałeś się swojego ulubionego Derlinga, ponieważ zaproponowałeś, że mogę złapać dla ciebie Drillbura albo właśnie Derlinga. I widzisz, jednak jest ten Derling i go masz. Proszę cię bardzo, mam nadzieję, że się cieszysz. Jeśli tak, to możesz dać znać w komentarzach i może w przyszłości będziemy go używać, bo naprawdę lubię tego Pokemona. Jest sympatyczny i bardzo fajny i bardzo ładnie się nim gra. Jak widzicie, tam na polance przy rzeczce jest jakiś Pokeball, do którego będziemy mogli dotrzeć dopiero jak zyskamy HM Serp odpływania po prostu, ponieważ nie możemy inaczej bez tego HM-u po prostu zwiedzić reszty tej drogi, ponieważ niektóre właśnie miejsca są odgrodzone i możemy się tam dostać tylko przez pływanie, a ten HM dostaniemy już niedługo, ale jednak jest pewien jeszcze czas zanim to zrobimy, więc musimy na razie zaczekać, powstrzymać się od chęci eksploracji całego miejsca. I walczymy teraz z Scientistem, naukowcem, który też ma swojego Derlinga na poziomie 27, ale myślę, że Fly oczywiście rozwali ją, a właściwie jego, na kawałki od razu, ponieważ Derling jest częściowo roślinny, więc to jest wyjaśnialne, że jednak padnie bardzo łatwo od Flya. I teraz spotkamy kolejnego Pokemona na tej drodze, którym jest Fongus. Jest to Pokemon roślinno-trujący, jeśli dobrze pamiętam. To jest taki grzybek halucynogenek, który ewoluuje w Amongusa na poziomie 39. I
O, ciekawostka odnośnie Fangusa. On jest jedynym Pokemonem, jego linia ewolucyjna jest jedyna w całym Unova, która uczy się ataku Spore. Spore jest atakiem takim jak Sleep Powder, usypia przeciwnika, tyle że ma 100 accuracy w przeciwieństwie do Sleep Powdera. I on jest jedynym Pokemonem, który może się tego nauczyć i bodajże uczy się tego na 60 poziomie, ale jednak jest. To jest bardzo dobry atak i polecam go każdemu. A Fangus za to jest takim w sumie średnim Pokemonem, ma dużo HP w statystykach i dużo special ataku, ale jego speed jest bardzo niski, taki jak, nie wiem, chociażby naszego Solossisa, Pasiu, ale mniejsza z tym. Okej, myślałem, że tutaj coś jest między tymi drzewami, ale jednak nie, tutaj Dowsing Machine pokazuje, że nic tutaj się nie znajduje ukrytego, szkoda. A teraz zaczepia nas pewna leśniczka z jej bardzo fajnym, czerwonym, kombojskim kapeluszem i mówi, że jest w synchronizacji z naturą, co pozwala jej włączyć Sage Mode. Jej! Tak, ta pani jest mędrcem leśniczym i ma Emolgę, czyli jak już kiedyś wspominałem, latająca elektryczna wiewiórka, Pikachu piątej generacji po prostu, dwoma słowami mówiąc, a właściwie trzema, ale to mniejsza z tym. Myślę, że Odon mógłby odnieść spore obrażenia, jeśli ta Emolga użyłaby z czegoś elektrycznego, szczególnie, że jesteśmy na tym samym poziomie, więc wolę wystawić jajeczko, który zabezpieczy nas Rocktombem, a w dodatku będzie nie dostanie żadnych obrażeń od ataków elektrycznych. Tyle, że Emolga musi nas oczywiście wkurzać i używa sobie Double Teama, co sprawia, że zwiększa sobie Evasion i teraz może unikać naszych ataków bez problemu. Oh jeez, Rocktomb nie trafił. Jesus, okej. Okay. Jajeczko, daj ci ostatnią szansę. Traf tym kamiennym grobowcem, proszę cię. Ach, pogrzeb tą Emolgę, please. O, dziękuję. Zabijają mnie. Fuck. To nie było miłe. Wait. Czemu? Okej, okay, no może crunch ją teraz rozwalić. Spróbujmy. Boom, trafiliśmy, to dobry znak. I tak, oczywiście, załatwiliśmy Emolgę, tylko że dostajemy Paralyze Hax. I teraz jesteśmy sparaliżowani jajeczkiem. Zauważyliście, za każdym razem jak walczę z Emolgą, jajeczkiem, i na końcu używam ataku fizycznego, żeby wykończyć Emolgę, to zawsze zostaję sparaliżowany przez statnik. Naprawdę. Teraz sobie przypomniałem, w gymie elektrycznym też cały czas to się zdarzało, więc... Jajeczko, ty masz jakąś klątwę paraliżu na sobie. Nie wiem, naprawdę. W każdym razie, teraz zmierzymy naszego Pasia z tym Derlingiem. Mają równy poziom, więc to powinna być wyrównana walka. Ten Derling nie trafił tutaj downem w poprzedniej turze, teraz znowuż niestety trafia i dostaliśmy dość sporo obrażeń, połowa HP. Na szczęście Pasiu ma na sobie Evolite, bo inaczej mogłoby to zadać o wiele więcej damage'a, ale jest dobrze, my go wykończyliśmy wcześniej. Ale nie martwcie się, Pasiu jeszcze ma dwie ewolucje przecież do zrobienia, więc... Jest dobrze, a od tej rangerki dostajemy Cherry Bell, czyli wisienkę, która leczy status paraliżu. Jest miło, możemy jej użyć nawet na jajeczku, ale na razie tego nie będę robił. Spotykamy kolejną Sarenkę, kolejna porcja różowości prosto w twarz zostaje nam wyrzucona, więc Fly powinien bez problemu ją załatwić, chociaż mogłem uciec po prostu, to też by było dobre rozwiązanie, ale exp czasami się przydaje, więc warto czasami walnąć jakiegoś dzikiego Pokemona od czasu do czasu, wiecie, można się wyżyć, to też jest plus. Więc Sarenka pada, a my możemy iść dalej. Tutaj jest jakaś Parasol Lady, pani, która tańczy z parasolem w deszczu. I zobaczcie na jej sprite, ona wykłada rękę za parasol, żeby sprawdzić, czy pada. A wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z High Hitler. Tak, dokładnie. Jej, Xenolizard ma skojarzenia, co nie? No właśnie. I ta pani ma 4 Pokemony i jednym z nich jest Tympul, czyli Kianka. Mniejsza ewolucja naszego okularka. Plan Pitoeda inaczej. Ma tylko na razie typ wodny, więc nie powinno stanowić żadnego problemu. Fly oczywiście rozwala jednak. I ta pani ma znowu kolejnego tym pola, jej. Mam nadzieję, że ona nie jest jednym z tych trenerów, którzy mają same Pokemony tego samego gatunku. Pierwsze ewolucje. Tak jak chociażby ci Fishermeni z poprzedniej generacji, którzy mieli 6 Magic Herpiów. Jej, to jest straszne. A jednak kolejny Tympol. No subcia. Ale przynajmniej Don się nimi naje w jakiś sposób. Nie wiem, jak one mogą mu smakować. Ale skoro Don je ładnie zjada na hita od razu, że aż mu się uszy trzęsą, uszy, których nie ma, to ja nie narzekam. Niech sobie poje chłopak. Może będzie później silniejszy, będzie miał siłę, żeby odlecieć z nami do domu. Tak jakbyśmy się chcieli na nim przelecieć.
Dobra, ostatni Fly i Tympol idzie się walić swoim ogonem i one hit KO byczy są. Tympol die, dziękuję ci bardzo. I tak, możemy teraz opuścić naszą parasol lady z różowym parasolem i proszę cię, przestań robić High Hitler. Tutaj nie ma żadnego SS-mana, któremu masz salutować. Dziękuję ci bardzo, teraz możesz odejść. A ja tutaj podejdę do tego naukowca, który jest jednym z tych osób, które po prostu prowadzą badania nad właśnie zmianami wyglądu Derlinga w czasie różnych prologu. I też ma swojego własnego. Oczywiście gdyby była na przykład gdyby było na przykład lato, to ten Derling miałby zieloną sierść. Tak? Zieloną? Chyba tak. Tak. Na jesień miałby pomarańczową, a w zimie ma białą. To takie mniejsze zmiany w kolorze sierści są spotykane u jego ewolucji Sesbaka. Jemu się bardziej zmieniają wystrój rogów, że tak powiem, tak, bo jego ewolucja jest takim już bardziej jeleniem z rogami, więc to jemu sierść się nie zmienia, tylko rogi. Ale dobra, mniejsza z tym na razie. Dowsing Machine pokazuje, że coś jest za tą rzeką, ale nie możemy się tam dostać. Więc na razie zbadajmy to, co jest w tej trawie tutaj, za tym płotkiem ogrodzonym. Ogrodzony trawą, to znaczy płotek, trawa ogrodzona płotkiem, to chciałem powiedzieć. Ach, zacinam się. I spotkaliśmy Karablasta, tego robaczka śmiesznego, fajnego, który, jak już wcześniej wspominałem, ewoluuje w Escalviera. Kiedy jest wymieniany z Pokémonem o imieniu Shelmet, który znowuż w tym samym momencie ewoluuje w Escalgora. I już raz o nich mówiłem troszeczkę, więc nie będę się powtarzał, ale jeśli ich je spotkamy w przyszłości, a to zrobimy, to przygotuję specjalnie taką pracę magisterską odnośnie ich ewolucji i zmiany w statystykach, kiedy się wymieniają, w sensie kiedy są wymieniane, ponieważ jedna osoba zrobiła o tym pracę magisterską i ją zacytuję, tak dokładnie. I mówię tutaj o użytkowniku imieniem Pasiu, ale mniejsza z tym, to zrobimy później. Dobra, kolejny Derling, kolejna dzika sarna, właściwie jeleń, ponieważ to jest chłopak i naprawdę nie wiem, o czym gadam, wybaczcie. Uciekajmy stąd, dziękuję ci, że mnie wypuściłeś. I teraz, tak, nic nas nie zaczepiło, weźmy sobie ten item, który jest tutaj w tym ogródku, już tym razem wykoszonym katem. I mamy Hyper Potion kolejny, często od razu ostatnio spotykamy te Hyper Potion leżące na ziemi, ktoś naprawdę nie oszczędza. Za to to jest laboratorium badań nad porami roku. Tak, tutaj są pewni naukowcy, którzy badają zmiany w porach roku, w tych górach i w ogóle. Jeśli podejdziemy do tego pana, z którym teraz rozmawiam i pokażemy mu Derlinga w różnych porach roku, to możemy od niego dostać na końcu Leafstone, kiedy pokażemy mu wszystkie odmiany Derlinga, w sensie w każdej porze roku, jak wygląda. Dokończy jego badania i my za to dostaniemy właśnie taką nagrodę. Teraz nie będziemy się tym zajmować, ponieważ nie mamy tego naszego Derlinga, Bombixa przy sobie, więc nie możemy mu pokazać, jak wygląda na wiosnę, a nie chce nam się zmieniać w zegarze komputera daty, żeby, wiecie, zmienić miesiąc i też mu pokazywać. To jest po prostu bez sensu jak na razie dla mnie, więc zostawmy to na razie, nie zależymy na tym Leafstone, na tym kamieniu roślinnym, liściastym, jak kto woli, więc nie ma po co się tym męczyć. Okej, Fly powinien zrobić One Hit KO i tak też się dzieje, nawet krytyk, wow, Dawn jest subcio, znowu zaczynasz krycić z powrotem i pokonaliśmy Marię Magdalenę, która poruszyła swoje okulary z wrażenia. I teraz możemy przejść tutaj, może tutaj jest jakiś ukryty item? Nie, to jest za tą rzeką, więc musimy mieć surfa niestety, ale ładnie wygląda ten strumyczek, to by the way. Podoba mi się te rwące fale tutaj przy moście. O! I zapomniałem o tym wspomnieć, na tej drodze możemy spotkać Fongusa w postaci właśnie takich pokeboli leżących na ziemi, przypominających przedmioty, tak jak to było. To jest taki właśnie easter egg i nawiązanie do Voltorbów i Elektrorów, które mogliśmy spotkać w Kanto, w elektrowni. Tam właśnie na ziemi Voltorby leżały w taki właśnie sposób i chyba też w Hoenn w trzeciej generacji w tej elektrowni też to można było spotkać. To jest takie nawiązanie miłe. Teraz, mimo przez to, że Fongus też ma takiego pokebola na daszku, na swoim grzybowym daszku, to możemy go pomylić właśnie z takim pokebolem, z takim przedmiotem. Za to tutaj był nasz kolejny Leafstone. Jak widzicie, jeśli ktoś chciałby mieć drugiego, to może pokazywać temu facetowi te Derlingia, ale ja w sumie nie będę tego robił, jak już powiedziałem. Okej, ta pani ma Vanillite'a.
nasz lodek Pokémon, Pokémon lodowy, który ewoluuje w Vanilluxa, a później Vaniluxa. Już o tym wspominałem kiedyś, właściwie nawet mamy naszego loda śmietankowego imieniu Michiak, siedzi w boksie jak na razie. Ale może kiedyś go użyjemy na przykład do walki z gym liderami smoczymi, a właściwie z jednym gym liderem smoczym. Ale okej. Okay. O, a tutaj jest za to Frillish, Pokémon duchowo-wodny, który ewoluuje w Jellykenta na poziomie 40. Jest to bardzo fajny Pokémon, który ma bardzo duży HP, Special Defense i Special Attack. Jest dość często spotykany na walkach Wi-Fi i z nim jest taka jedna związana ciekawostka. Otóż Jellykenty i Frillishe płci żeńskiej są różowe, a płci męskiej są niebieskie. Jej, taki smaczek, taki męski. To po prostu te Pokémony są seksistami, muszą się rozróżniać jakoś od siebie, nie? No właśnie. I tutaj spotykam kolejnego Fungusa, który wygląda jak przedmiot i mnie oszukał, jej. A ja z szybkości kliknąłem detect. Ech, jeez, miskliki. Okej, okay, a on używa Bajda. Ciekawe. Ale okej, okay, użyjmy Flya. I mam nadzieję, że go załatwimy zanim on użyje na nas swojego Bajda, kiedy zbiera energię. Okej. Okay. Bajt nie zadziałał, a my nie trafiliśmy Flyem? O mój Boże, Jezu, jak przedłużanie walki cały czas. Dobra, to ja sobie to przyspieszę i się napiję teraz, więc wybaczcie chwilkę. Okej, okay, Fungus nadal zbiera swoją energię i jednak dostaje z Flya i umiera. Tak też powinno się stać i tak też się stało. Okej, okay, tutaj sobie biega jakiś leśnik. To my się tutaj zaczaimy na niego w tej kałuży i jak aligator capniemy go swoją paszczą, jej, subcio. Więc chodź tutaj, ty mały draniu ze swoim biczem. Richard z Minchino, o mój Boże, nie, to znowu ta szynszyla. Na poziomie 27. Ha, Don nie ma już PP w Flyu, czyż nie? Nie ma, więc raczej nie będziemy nim walczyć, co nie? Wystawmy sobie jajeczko, nie wiem, Happiga, czemu by nie? Może Basiu? Happig. Jednak Happig, bo Happig ma Arm Thrust albo Hit Crash. Zobaczymy, o właśnie, zobaczymy czy Hit Crash go rozwali, tego Minchino. Jestem w sumie ciekaw. I nasza gorąca świnka niestety dostaje ze Swifta, co mu nie zadaje zbyt wielu obrażeń, ale Swift zawsze trafia, nie jest afektowany przez obniżenie accuracy. Ale przynajmniej Hit Crash zostaje odpalony na Minchino i Minchino od razu umiera. Za to my zostaliśmy zarażeni tak zwanym Cute Charm. Teraz jesteśmy, jakby to powiedzieć, pod wpływem Attractu, tak zwanego tego ataku, który daje nam status Attract. I to sprawia, że jeśli nasz Pokémon walczy z Pokémonem przeciwnej płci, to ma szansę nie zaatakować tego Pokémona, tylko się zacząć z nim bawić, że tak powiem. Ponieważ jest zbyt zakochany, żeby go w jakiś sposób krzywdzić. Ale okej. Okay. Użyjmy teraz Recover, żeby odnowić całe życie Pasiu, żeby, wiecie, żeby nic mu się nie stało. I Psyshock. Tak, Psyshock powinien zadać dobre obrażenie tej Emolgi, temu Emoldze, który jednak stosuje ten Double Team, żeby mnie wkurzać. Ale tak, całkiem nieźle. Zadaliśmy mu połowę obrażeń, połowę HP to znaczy. I tego się właśnie obawiałem, że Emolga może znać Persuade. Persuade jest atakiem typu ciemnego, więc może sprawić nam problemy. Jak widzicie, zadaje dość duże obrażenia, mimo że mamy na sobie Evolite, tak, to jest dziwne, przynajmniej wierzę, że mamy na sobie Evolite. Tak, nie dawałem nikomu innemu Evolite, ale dobra, walić to. Nasz Pasiu zyskuje poziom 28, to jest plus jednak u niego, że bardzo szybko leveluje, bardzo szybko zdobywa doświadczenia. Chcemy się teraz nauczyć ataku Endeavor, typu normalnego, który ma 5 PP i sprawia, że tniemy HP przeciwnika na połowę, jest subcio. Nie chcemy się na razie tego nauczyć, to jest na razie niepotrzebny atak, więc nie chcemy go. Okej, pokonaliśmy tego gościa i dostajemy od niego kolejną wisienkę Cherry Berry. I możemy sobie teraz iść, ponieważ matka natura jest z nami. O nie, znowu pierwsza kubka trawy i znowu Pokémon. Tylko tym razem to jest to Swadloon. Tyle, że go nie rozwalę od razu Flyem, ponieważ nie mam PP. To smutne. Więc może Quick Attack? O mój Boże, Protect? O god, naprawdę chcesz mnie wkurzyć, Swadlunie? Nie jesteś bardzo miły ostatnio, wiesz? Ale przypomniała mi się Beska teraz. Znowu będę płakał. Biedna Beska. Rip for Beska. Rest in peace. Moja droga panno, okej, okay. Flame Charge. Niszcz. Ah, damn it, Protect. Seriously, chcesz mnie... Tak naprawdę... Jestem wkurzony. Dobra, Flame Charge.
i boom, you're dead. 4 razy super efektyw, nie masz szans na przeżycie. Dziękuję ci bardzo za taniec. I możemy iść dalej. Don zyskał level 30 i o to chodziło. Teraz możemy dać na przykład Pasiu na sam przód drużyny, żeby on też mógł sobie zdobywać smaczne doświadczenie. W końcu każdy potrzebuje miłości, każdy potrzebuje tych 5 minut, kiedy powinien czuć się kochany przez doświadczenie z dzikich Pokemonów i z walk. Na szczęście mamy Fresh Water, które sprawi, że Pasiu nie utyje, ponieważ Fresh Water nie ma zbyt dużo kalorii, więc speed mu się nie obniży, a tylko uzdrowi go, więc nie martw się, Pasiu. Jesteś nadal chudy. Tak, nadal, jeszcze. Niedługo się to zmieni. Dobra, Derling, 22 poziom, ale uciekamy, nie ma co. O, Pasiu ukazał się szybszy i jednak uciekł. Ten hiker jednak nie chce z nami walczyć, ja tak myślałem, że możemy mieć walkę z nim, ale jednak nie. Mówi tylko, że Charleston Cave wydaje się być jak labirynt, ale tak naprawdę jest to prosta droga poprzez jaskinię. A bardzo ciekawa informacja. U tej pani za to możemy uleczyć wszystkie nasze Pokémony jak u Nurse Joy. Ona jest jedną z tych osób, która po prostu daje obiad ze wszystkim naszym Pokémonom i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Za to ten dziadunio nie mówi nic ciekawego, mówi tam coś o Petili, ale nie przeczytałem tak naprawdę. Za to, o, ta dziewczynka mówi do nas panie, bardzo ładnie się zwraca z przydomkiem i daje nam Shiny Stone. Jest to jeden z tych kamieni ewolucyjnych, takich jak Dusk Stone czy też Down Stone, które zostały zaprezentowane dopiero w 4. generacji i na przykład Shiny Stone pozwala ewoluować Togetrika w Togekissa, tak na przykład. Okej, dobra, to by było na tyle o Shiny Stone. I teraz przechodząc przez tą ciemną trawę możemy spotkać 2 Pokémony, ale nie, spotykamy tylko zwykłego Karablasta na poziomie 26. Niestety to jest Pokémon Robak, więc znowu typ, który nie sprzyja naszej biednej komórce, która po prostu nie może się dostosować do tego środowiska. Mimo że w Pokédexie pisze, że ten płyn, który otacza tą komórkę jest specjalnie zrobiony, żeby przystosować się do wszystkiego, ale jednak nie widzicie. Pokemony robaki nadal są wszędzie i Pasiu nie może czuć się bezpiecznie w ich otoczeniu. Są nieprzewidywalne, nie wiadomo co mogą zrobić. Na szczęście w zanadrzu mamy Dona, który po prostu leci w powietrze i BOOM jak Brave Bird. Tyle, że to nie jest Brave Bird, niestety. Ale może w przyszłości zdobędziemy ten atak, byłoby miło, to jest bardzo fajny atak, tyle, że z recoilem zadaje nam obrażenia. Okej, okay, sweet! O mój Boże, kolejny Swadloon, naprawdę. Znowu poziom 27, Pasiu, potrzebujesz czegoś, żeby cię szybko zmienić. Na przykład takiego Volt Switcha w wersji psychicznej. Przydałoby się, żeby ktoś coś kiedyś takiego wymyślił, taki atak, byłoby fajnie. A w ogóle taki Switch z każdego typu byłoby śmiesznie w sumie. Znaczy troszeczkę nudno i Volt Switch straciłby troszeczkę na swojej, wiecie, wartości, tak samo U-turn, ale jednak byłoby fajnie, gdyby z każdego typu był taki atak jeden. Moim zdaniem przynajmniej. O mój Boże, ten Swadloon używa Protecta jak jestem w powietrzu i Fly nie uderzy go. Ochronił się dziad, ech! Swadloon, czemu? Proszę cię, daj się załatwić. Don jest głodny, musicie zjeść. Kolejny Protect? Seriously? Gro, co się dzieje z twoim AI? Ty naprawdę zmądrzałaś ostatnio. Wow. Wow. Jestem pod wrażeniem. Po prostu oklaski. Brawo, Gro. Jesteś inteligentna. Ale teraz dostaniesz Fly'a i nie unikniesz tego. Ja nie wierzę w to, żeby Swadloon teraz już ukrył tak, i tak, jej, jest. Koniec, sukcio. Och, mój Boże, jak dobrze. Jak dobrze. Okej, okay, pokonaliśmy tego Swadloona i możemy teraz... Och, naprawdę, teraz podwójna walka za to. I tym razem znowu to są 2 Swadloony, czyli koszmar powraca. Swadloon, jej. Tyle, że znowu przypomina mi to Beskę. Jezu, naprawdę zacznę płakać. Beska była takim ukochanym Pokemonem. Tak dbałem o jej szczęście. I Charen mi ją załatwił. Ech, Charen, kiedyś zawiśniesz. Dobra, Don, chodź tutaj. I tak samo Hepik, ponieważ mieliśmy na fieldzie od razu Pasiu i Mefia, więc to były 2 typy, które nie byłyby zbyt dobre w walce przeciwko robaczym atakom, więc Hepik i Don spiszą się superacko w walce przeciwko takiemu robaczkowi trawiastemu, więc Hit Crash albo Flame Charge, tak samo Fly i 4 razy super efektywne, nie ma co, yo. Flame Charge na tego męskiego Swadloona, za to Fly zastosujemy na tej pani Swadloon. Okej, ten używa Protecta, co jest znowu wkurzające, chroni się przed nami.
Dony zlatuje w powietrze. I Bugbite nie trafia w Dona, ponieważ Don jest w powietrzu, więc jest spoko. Użyjmy jeszcze jednego Flame Charge'a na tym samym Swadlunie. I czekamy, co zrobi ten drugi. Protect, czyli niestety Fly Dona zawiedzie nas. Niestety. Ale okej, przynajmniej One Hit KO na tym drugim. Happyk dostaje bonus do speeda. Jej, jak ja kocham ten atak Flame Charge. Naprawdę jest superanski. I Matthew zyskuje kolejny poziom, 31. Miło, miło. I tak, Fly zawodzi nas, niestety. No to Flame Charge jeszcze raz. Leży teraz na tym Pokemonie i Quick Attack na Swadlunie, więc myślę, że to powinno załatwić go. Quick Attack plus Flame Charge od razu. Instant Kill i Yami EXP for the win, więc... Magio Ognia, proszę cię, daj mi doświadczenie, dziękuję ci. Jej, Happyk jest normalnie magiem ognia, fizycznym magiem ognia. Tak, dobra. Pasiu zyskuje troszeczkę doświadczenia i możemy dalej iść. Wyjdźmy z tej trawy, ponieważ tam na górze jest przejście do tej jaskini, ale my pójdziemy od drugiej strony, ponieważ jeszcze chcę się uleczyć. Tutaj są dwa przejście, przez tą trawę ciemną i przez tą trawę jasną, gdzie są normalne walki, normalne Pokemony. Normalne, nie są chore psychiczne, o to mi chodzi, dokładnie. Chodźmy tutaj do koło tego hikera i przejdźmy sobie przez tą małą trawkę. I wylądowaliśmy przy wejściu do Chertstone Cave, jaskini elektryczno-magnetycznej, wypełnionej różnymi dziwnymi minerałami, tego typu rzeczami. Okej, a tutaj jest sieć, wejście zakryte siecią i teraz przychodzi do nas Clay. Jak widzicie, uleczył już swoje krocze, które zmiażdżyłem w ostatnim odcinku. Wygląda na to, że elektryczny typ Pokemona zwanego Gavalanturą zrobiła sobie tutaj gniazdo. Jeśli jacyś ludzie mają problemy, to Gym Leader zawsze jest w okolicy, żeby pomóc. I wystawia swojego Krokoroka, który teraz będzie niszczył tą sieć, więc jest super. Krokorok zapędza się i rozwala ją na kawałki. Miło, miło, miło na to patrzeć. A to jest ten TM, który ci obiecałem. To jest mój ulubiony ruch, więc proszę cię, wykorzystaj go dobrze na każdym Pokemonie, którym zechcesz. I dostajemy TM 78 Bulldoze. Bulldoze jest atakiem ziemnym, który sprawia, że obniża speeda przeciwnika o jeden stage za każdym razem, kiedy trafi. I to Gym Leader daje nam jeszcze taki, wiecie, taką wskazówkę, że niektóre ziemne typy są dość wolne, dlatego Bulldoze jest dobrym atakiem, który pokrywa właśnie tą słabość powolności, o to mi chodzi. Dobra, w każdym razie teraz Gym Leader jeszcze raz mówi nam, że powinniśmy robić to, co chcemy, co uważamy za słuszne i nie ograniczać się swoimi własnymi wymyślonymi limitami. Więc uważa, że jesteśmy super i pokłada w nas wszystkie nadzieje. Myślałem, że da nam jakieś zadanie, ale widocznie nie. Clay jest bardziej spoko, niż mi się zdawało. W każdym razie wchodzimy do Chertstone Cave. Jak widzicie, wystrój tej jaskini jest dość fajny, jest całkiem niebieski. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda, bardzo lubię tą jaskinię. W każdym razie... pojawiają się ninja! O mój Boże, to Naruto! Chodź! I zabierają nas gdzieś siwowłosy ninja. Mój władco, N. Przynieśliśmy tego, którego żądasz. Przynieśliśmy? Okej. Okay. I znikają. I teraz wspaniały N przemówi. A tak. To była triada cienia. Getsis zapisał ich do zespołu plazma. Prawdopodobnie to oni są odpowiedzialni za przygotowanie tej sieci Gavalanturi przy wejściu do jaskini. Chertstone Cave. Lubię to miejsce. Ja też, N. Żółwik. Wzory wyrażają elektryczność i ich łączność z Pokemonami. Jeśli ludzie by nie istnieli, to miejsce byłoby idealne. Zostałeś wybrany. Czy to cię zaskakuje, że tak mówię? Oczywiście, że tak. Yes. Oczywiście, powinieneś być zaskoczony, kiedy słyszysz takie wieści. Powiedziałem Getsisowi o tobie i twoich przyjaciołach. Po tym jak to zrobiłem, on użył Shadow Triad, żeby znaleźć informacje o tobie i twoich znajomych. Czeren podąża za ideą siły, za to Bianca musi stawić czoła faktowi, że nie każdy może stać się silny. A ty nie wahasz się w żadną z tych stron. Jesteś bardziej neutralną osobą. Co widocznie jest dobrą rzeczą. Zespół Plazma czeka na ciebie w dalszych częściach tego kompleksu. Getsis chce sprawdzić, jakim trenerem naprawdę jesteś.
I N teraz sobie idzie, oczywiście spotkamy go na końcu tej jaskini, gdzie będziemy mieć z nim właściwie już grubszą konwersację, że tak się wyrażę. I w ogóle teraz, jak już zapewne widzicie, fabuła zaczyna nabierać już porządnego rozpędu i bardziej już tego poważnego klimatu. Ale koniec z tym. Dobra, widzicie, tutaj są te małe, fajne kryształki, które elektryzują nas i te duże, które też nas elektryzują. I spotykamy pierwszego Pokemona w Chertstone Cave, którym jest Joltik. Jest to Pokemon robacz elektryczny, który na poziomie bodajże 36 ewoluuje w Gawalantule. Takiego Pokemona Tarantule, który jest bardzo dobrym pokiem, jeśli chodzi o speed i special attack. Joltika mogę spokojnie zaliczyć do grupy moich ulubionych Pokemonów elektrycznych i tak jak już kiedyś wspominałem, jego ewolucja jest oblegana na walkach Wi-Fi ze względu na swój atak o nazwie Sticky Web, który obniża szybkość drużyny przeciwnej. Ja w sumie bardzo chciałbym złapać tego Pokemona, bardzo by mi się przydał chociażby w walce z następnym gymiem, ale nie wiem za kogo bym go zamienił, dlatego to jest troszeczkę na razie problematyczne, ale złapmy go sobie na później jak coś. W końcu jest słodki, zobaczcie, taki małe, włochate coś. W każdym razie Bug Bite zadaje nam dużo obrażeń, jak sami widzicie, mimo że jest różnica leveli o 5, to i tak zadaje dużo, dużo obrażeń, prawie połowę HP. Więc użyjmy Mumubil, żeby uleczyć się, po czym zaczniemy spamować pokebolami. Myślę, że Leech Seed zada pełne, takie troszeczkę obrażeń. On użył teraz na nas Electro Web. Jest to atak elektryczny, który jeśli dobrze pamiętam ma 50 bazowej siły, ale za każdym razem kiedy uderzy obniża szybkość przeciwnika. Coś takiego jak Bulldoze, tylko że elektryczny. I jest jeszcze jeden haczyk do tego. Kiedy stosuje się Electro Web na kilku przeciwnikach w walce na przykład podwójnej albo potrójnej, to Electro Web uderza wszystkich, zadaje wszystkim obrażenia, ale te obrażenia są zmniejszone w zależności od ilości przeciwników, których uderza. Ale obniża im speedę, to też jest fajny plus. Lubię ten atak w sumie, ale i tak wolę Volt Switch, ale to są dwa inne rodzaje ataków, więc lepiej ich nie porównywać. W każdym razie użyjmy tego Pokebola i sprawdźmy, czy złapie się od razu, czy też będzie się kłócił. A jednak nie, mamy trzy gwiazdki i jest, mamy naszego wspaniałego pajączka, naszą... Tak, to jest pajączek, chciałem powiedzieć pajączyce, ale dobrze jest. I Joltik jest Pokemonem pajączkiem, który przyłącza się do innych większych Pokemonów i absorbuje od nich statyczne ładunki elektryczne, które są przechowywane w ich ciałach lub futrze. Jest subcio. I tak, chcę nazwać Joltika pewną ksywką i... cholera. Fuck. Nie zapisałem tego nickname'u na liście. Pewna osoba chciała być właśnie Joltikiem i niestety nie zapisałem sobie nickname'u. A wiem, że tak jest. Wiem, że było na S, więc czekajcie. Czekajcie, ja tylko zluknę sobie na ostatni odcinek, a właściwie przedostatni. I zobaczę, co tam jest napisane, jaki to jest nickname. Więc zaczekajcie chwilę. Okej, mam go już. Mam go już. To był nickname Soszet, tak jak się wymawia po polsku, a po angielsku jakbym powiedział Soszt. I Soszt, tak. Okej. Więc gdzie jest H i teraz E i D? O nie, napisałem to przez A, a nie przez O na początku. Dobra, musimy usunąć wszystko i jeszcze raz. Więc taki śmiechowy nickname od użytkownika Jakub Kupiec, więc wszyscy pozdrawiamy Jakuba, jej! I wybaczcie za ten mały nieogar, ale nie wiem jak to się stało, że nie miałem tego nickname'u na liście. Już się nie powtórzy, obiecuję, z ręką na sercu. Kliknijmy OK i możemy kontynuować dalej. Później jak wyjdziemy z tej jaskini, to obczajmy statystyki naszego nowego Derlinga i Joltika. Szczególnie byłbym chętny, żeby użyć tego drugiego, ponieważ naprawdę lubię używać Gawantuli na Pokémon Showdown chociażby. Jest to bardzo dobry Pokémon, bardzo użyteczny w każdej sytuacji praktycznie, bo ma Volt Switch i może się, wiecie, zmienić z kimś innym. Ale na razie mamy full team, który mi się bardzo podoba, więc na razie nie ma powodu, żeby zmieniać. Dobra, takie kwestie rozważymy później. Na razie zajmijmy się Happigiem i tym Joltikiem, który wyskoczył nam na twarz. I Happy próbuje go rozwalić, na przykład hitcrashem, więc niech ten pajączek zostanie zgnieciony przez Happy'ego i będziemy mogli iść dalej, a właściwie zakończyć tu odcinek, ponieważ już zbliżamy się do 35 minut i przydałoby się, wiecie,
ograniczyć czas odcinków. A dobra, widzicie ile kupiłem Max Ripali, przydadzą się tutaj. I teraz spotkaliśmy Klinga, Pokémon stalowego, który na poziomie 38 bodajże, albo 39 ewoluje w Klanga, jeszcze większe koło zębate, z bardzo dziwnym układem zębatek. A później na 49 w Kling Klanga, które jest jeszcze większym mechanizmem, nie wiadomo czym. I jeśli teraz widzieliście, jeśli się przypatrzyliście, to Kling użył na nas ataku Church Beam. Jest to bardzo fajny atak elektryczny, który za każdym razem, kiedy go użyje, dodaje bonus do special ataku i ma bardzo fajną animację. W poprzedniej generacji, generacji czwartej, ta animacja też by bardzo fajnie wyglądała, bardzo lubię ten atak dzięki to właśnie tej animacji. Ale okej. Tak jak mówiłem, przydałoby się już zakończyć, więc mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jeśli tak, to dajcie znać w postaci łapki lub komentarza, a ja dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, tutaj Xenolizard.